Mam, witam Was w ten wtorek. Wczoraj na streamie zrobiłem ikonę, tak więc w tym materiale zobaczycie co trafiłem. Rok temu na kata i Overmars w tym roku, czy lepiej, czy gorzej, czy po prostu dalej utrzymuje swoją formę. A może jest ona wzrostowa, to zobaczycie w pewnym momencie. Dam ją oczywiście później trochę z tego powodu, że jednak ten watch time i czas, który oglądacie mocno wpływa. A coś statystyki spadły. Pewnie mniej interesujące materiały, ale dzięki ogólnie za 250 lajków pod ostatnim. W drużynie mamy. W drużynie, w ivencie mamy drugą drużynę eventową, czyli drużynę lodu. Jeśli chodzi o jej, oczywiście, jak zwykle w formie, wczoraj przez ponad dwie godziny oficjalnie, a ile nieoficjalnie to trwało, to nie wiemy, leciały karty zarówno ognia, jak i lodu z paczek, wiele osób to trafiało i jej wystosował komunikat że dobre wersje zostaną zwrócone, na chwilę obecną nie było jeszcze informacji od graczy, żeby masowo dostawali drugą wersję tych kart. Co najlepsze widziałem screeny, że nawet w Piku, który zawiera 2 razy 8.1+, ktoś potrafił trafić dwie wersje tego samego zawodnika, więc po prostu tutaj ich forma jest na takim topie, jak moja forma jeśli chodzi o ikony. Wejście drużny lodu do paczek spowodowało dość spore zamieszanie, jeśli chodzi o karty Ognia i o tym wiedzieliśmy już wczoraj, mówiąc na materiale. Natomiast ja w to nie zainwestowałem. Nie wiem, czy ktoś z Was w to wszedł. Z tego powodu, że mocno to było e, okraszone podejściem hazardowym, czyli nie wiedzieliśmy do końca, jakie statystyki będą zwiększane, o ile będą zwiększane. Kilka godzin, oczywiście przed eventem, już pojawiły się takie informacje. Tam 2-3 godziny. Natomiast wiele osób ma już wcześniej tą informację i te karty, w tym momencie, kiedy te informacje wypłynęły do szerszego grona użytkowników, zaczęły wzrastać. Udało mi się tylko nam babu tam z 62 na 70 tysięcy flipnąć, chyba na 8 czy 10 sztukach więc bez jakiegoś wielkiego szału. Patrząc na tą drużynę, temat jest prosty i logiczny. Jeśli drużyna ognia miała lepszą wersję karty niż drużyna lodu, no to wiadomo, ta wersja ognia szybko poleciała do góry. Natomiast wersja lodu jeszcze jest w bardzo małej ilości w paczkach. Szczególnie na Xboxie to czuć, więc pewnie proporcjonalnie na PlayStation czy to samo na Pc występuje, ponieważ wczoraj o godzinie 19 były lighting runcy, schodziły one bardzo opornie, na pewno nie tak jak lighting runcy, które występują w piątki. I ta cena kształtowała się tak jak kształtowała. Dodatkowo, oczywiście, ten błąd, czyli że leciał obie wersje. I tutaj pojawia się taki jeden temat. Tu macie drużynę lodu, jak wygląda w tym momencie cenowo. Tutaj macie drużynę, natomiast ognia, patrząc na Koreę z 200 tysięcy, świetnie poleciał do góry. Babu Troszkę spadł od hypu, natomiast wczoraj też się dało go brać około północy taniej. Bardzo często ta godzina 23.00, północ, pierwsza w nocy jest bardzo mocnym dołkiem. Z tego powodu, że oni te lighting runcy przedłużają, o czym już tu była wiele razy mowa na tym kanale. Pereira. Pereira jest ciekawym przypadkiem, on chodził po 18 tysięcy. Ludzie brali to pod uwagę na takiej zasadzie, że ta karta, i to jest częste pytanie tutaj, czy ta karta może być wymagana jako karta do przepału, tak jak było z RTTK lub Signature Signings. Poczekałbym na ten temat, jeśli spadnie do QuickSella, możecie się zastanowić, natomiast tego eventu zostało tak naprawdę teraz wtorek wieczór, środa i czwartek, trzy dni, kiedy mogą ewentualnie dać takie wyzwanie i pojawia się jeden problem. Prawdopodobnie, żeby dać takie wyzwanie z tego, co ludzie piszą na Twitterze, musiałby być nowy kod gry, czyli w kodzie gry musiałoby się pojawić jakieś zbiorcze wymaganie wpisane, które zarówno akceptuje tą wersję lodu, jak i wersję ognia. Zobaczymy jednak, czy coś takiego się pojawi. Kiedy kupić tego typu karty, jeśli chodzi o te karty ognia czy po prostu nawet te karty lodu? Wydaje mi się, że te ceny jeszcze się mocno ukształtują, że po prostu kiedy będzie mocno spadać cena karty lodu, która będzie miała przed sobą kilka wysypów, nagrody, ważne mecze itd. To może ona troszkę proporcjonalnie ciągnąć za sobą nawet wersję ognia, która odbiła w tym momencie fajnie, jeśli jest lepszą wersją. Więc na spokojnie bym do tego podszedł, na te karty zerknę w okolicach czwartku, może nawet piątku. Tak jak Team of the Group Stage, piątek, te karty były jeszcze tanie, będzie panika przed kolejnym eventem, który zapowiadany jest w taki sposób. Najlepszy event dotychczas, super drużyna, ma być jakiś tam Neymar, Kim Lacroix i tak dalej. Te jak nazwiska się przewijają, bo osobiście jeszcze nie jestem co do tego pewien z tego powodu, że te najbardziej zaufane źródła przecież że tak to nazwijmy, nie publikowało jeszcze całych drużyn. Patrząc jednak na ten opis, mamy mieć zmiany pozycji tak jak tutaj mieliśmy zmiany gwiazdek. Co najlepsze z tymi gwi zmianami gwiazdek i nadal wysyła maile promocyjne odnośnie po prostu promocji, która występuje Food Versus i w tym mailu pisze, że jest upgrade gwiazdek słabszej nogi lub skilla. W przypadku Mertensa, no to troszkę kryminał. Pomimo, że ta karta jest stosunkowo tania i nie kosztuje dużo, skład 84 inform, skład 85 inform, to on dostał upgrade z 84 do 86, dodatkowo oczywiście nieruszone gwiazdki ani słabszej nogi, ani skilla na tej wersji, przy czym Pulicić, który ma bazową kartę słabszą o 2 oka, czyli powiedzmy 82, dostał na 87 i upgrade w zależności od wersji albo do skill, albo do sztuczek. Więc to już naprawdę dużo mówi. Dodatkowo codzienne wyzwania o zawodników. Mam nadzieję, że to wróci. W tej edycji już widzimy, że będziemy mieli to krócej. Co prawda, codziennie jakieś wyzwanie jest, ale to nie jest tak jak był Master, czy jak był Freeze, że dostawaliśmy codziennie tego typu wyzwania o jakiegoś fajnego zawodnika. Były te karty do wypożyczenia rok temu i tak dalej. To już analizowaliśmy. Zawodnicy, wyzwania to wiadome. Lighting runcy każdej godziny w weekend, nie wiem czy to jest tutaj troszkę prześmiewczo napisane, czy prawda, ale mamy w tym momencie godzinę chyba, jak to nagrywam, 12.50. Wejdziemy sobie na ślepo do sklepu. Czy są akurat, akurat lighting runcy? Niech się załaduje sklep, paczki promocyjne. Tak, i są lighting runce 81-89, więc jak widzicie, to i tak dają o dowolnych porach dnia. No i jakiś wielki zawodnik, zobaczymy, jak to będzie wyglądać ostatecznie. Dodatkowo, żeby tutaj uzupełnić słapy, kiedy mogą być słapy, są dwie wersje. Teraz przesuwają ludzie cały czas swoje przewidywania. Nie ma oficjalnych informacji, albo w piątek. Zobaczymy, albo w następną chyba środę wypada początek kolejnego sezonu. Takie nagrody mają być. Z tego co analizowaliśmy na streamie, w ogóle dzisiaj będzie stream znowu po południu lub wieczorem, ale raczej po południu może będę na Twitterze, Instagramie i tak dalej informował, więc bądźcie, tam, albo zaobserwujcie sobie Twitcha. No to tutaj nie ma nic zbytnio ciekawego, patrząc, że kolejną wersję pewnie dostaniecie, jeśli chcielibyście najlepsze nagrody, to jest połowa stycznia lub końcówka stycznia, jak oni wypuszczają te słapy i z nimi zwlekają. Na dobrą sprawę te właśnie paczki z upgrade'ami mogą tutaj nieść za sobą największą wartość. Jedyną kartą, która została tutaj kupiona, jest debrójne za 47 tysięcy. Reszta wszystko pochodzi z klubu, więc pierwszy skład przepalamy. Skład 86 na niego wydaliśmy 90 tysięcy, i liczyć był na przykład niewymienny. Reszta w większości pochodziła z rynku. Przepalamy. Skład 85. Wydane około 80 tysięcy 0 kart z klubu. Dobra, ja złączę nagrywanie. Złota paczka premium. Pierwsza paczka. Jak w tych paczkach nie oddaje, to prawdopodobnie odda w ikonie. Nie będziemy z tym czekać, nie będziemy się bawić. Okej, okay. Możemy sobie przypadkowo ikony w czasie nie otworzył. Są banery. Gozens. Szewczenko Sokrates. Przedostatnia paczka. Oj Boże, tutaj kompletnie nic nie ma. I teraz zobaczmy sobie na ikonę. Eee... Poszło trochę propozycji co ma być, jedynie tutaj mi się podoba Zebio 91 Reszta życzeń jest bardziej takich nie do końca, nie do końca, o mit, hulita albo wiera to coś miłego Reszta życzeń jest takich jakby, jakby każdy mi chciał dać dislike na YouTube, ale że nie widać to już Wam się nie chce Szawi Nesta, Garincha Dobra wiecie co, gdzieś mam te Wasze życzenia Otwieramy paczkę Barezy. Nie, dajcie, dajcie mi spokój. Otwieramy paczkę. Nigdy nie trafiłem nic dobrego z paczki, z paczki z ikoną. Więc prawdopodobnie ta ikona mi też nie odda. Dobra. Chwila prawdy. Jaka flaga? Anglia. No, więc jeśli chodzi o ikonę, to na tyle by pozostało. Jest ktoś gorszy do trafienia niż on? Ile on kosztuje? Ile on kosztuje? Dobra, myślę, że to jest jedna z najgorszych kart, jaką można trafić. 120 tysięcy, 150, 130, 130. Zapłaciłem za tą paczkę około 280, nie zwróciła się nawet w połowie. Temat, o którym wiele osób zapomina, jutro dostaniemy paczkę z zawodnikiem, jednym z sześciu właśnie next-genowych. Jak to będzie wyglądać ostatecznie, jaka będzie szansa na trafienie Kiliana Mbappé, na którego pewnie większość z Was liczy, nie wiem, natomiast to będzie losowa paczka, tutaj macie cały opis, więc co traficie, to traficie. Od jutra mają być przyznawane przez miesiąc. Powinny wszystkie w miarę chyba sprawnie jutro trafiać na Wasze konta, natomiast jeśli ktoś w ciągu tego miesiąca się dopiero zaloguje, no to wtedy dostanie. Po tym miesiącu już nie będzie tych paczek, dlatego dali sobie takie widełki czasowe. Coś jak Beckham rok temu. Na dobrą sprawę te karty są niedynamiczne, te karty są niezmienne i wyglądają w taki sposób, jak tutaj widzicie. Możecie sobie spokojnie je przeanalizować. Wydaje mi się, że ten Kilian Mbappé wartość dodatnia do klubu. Kamavinga, Bellingham, Ford then Odstają, pulić również, szczególnie w tym momencie, kiedy dostał tą wersję eventową. No i może jeszcze ten Teo Hernandez mógłby w kogoś klubie zawitać, ale głównie Mbappé, przez swoją sylwetkę i tak dalej. Więc życzę Wam jutro powodzenia i prawdopodobnie powiem Wam, co trafiłem. Pewnie to samo co z tej ikony. Podsumowując mój handel w ostatnich dniach, ruchy, co zostało przegapione, a zostało troszkę przegapionych rzeczy, natomiast szybko się tłumacząc, jeśli chodzi o Team of the Week, no, najniżej było w piątek wieczorem, szczególnie taki immobile, bardzo fajnie, tanio do łapania po okolice 30 tysięcy nawet tani na Xboxie, Jowicz, Grifo i tak dalej, to te karty były do łapania pewnie po Quixelu bez, bez problemu. Natomiast w piątek i sobotę było bardzo, a to bardzo dużo okienko również do brania i proporcjonalnie to wzrosło podobnie. Overale uważałem za bardziej po prostu pewne. Tyle jeśli chodzi o Team of the Week. Team of the Week jest słabe. Pamiętajcie, że jutro mamy nowe Team of the Week i będzie bardzo duży wysyp, bo mało kto otworzył paczkę podczas tej drużyny i z tego powodu prawdopodobnie jutro godzina 19 będzie bardzo, a to bardzo dużo duży wysyp. Jeśli traficie jakąś drugą kartę z Team of the Week, nie sprzedawajcie 19.5, 19.10, wpadniecie w pulę ludzi, którzy się wyprzedają. Później często jest y, tanio, jeśli chodzi o te pierwsze godziny, natomiast y, kolejnego dnia po nagrodach nawet te karty potrafią stawać, szczególnie jeśli są bardzo, a to bardzo y, fajne i atrakcyjne. Nie mówię tu o jakiejś karcie byle jakiej, którą traficie i lata bardzo wysoko z początku, z jakiegoś powodu, ale głównie chodzi mi o takie karty, jakbyście komana trafili w pierwsze 15-20 minut po wejściu do, po wejściu do paczek, no to prawdopodobnie on jeszcze jakąś górkę później zaliczy, w nocy czy rano, nawet po nagrodach. Dalej idąc z tematem, wygląda na to, że te karty ognia i lodu zostały przegapione, ale to, co mówiliśmy, to był mocny hazard. Prawdopodobnie one jeszcze spadną, natomiast dało się na nich zarobić, a ja osobiście nie zarobiłem. Party bak, czy się pojawi, wiele osób o tym mówi, ta edycja informowa jest kompletnie inna i podchodzę do tego w taki sposób, że przy ikonie było to dobrze widać. Karty 86 Inform, było ich bardzo mało na rynku, przynajmniej na Xboxie. Wbiłem w nie w momencie w ikony, bo myślałem, że przy pierwszej ikonie, że to podniesie. Natomiast wiele osób chomikowało te karty, wypluło ich mnóstwo na rynek i tych Informów jest bardzo dużo. Party bug był w święta, w tej edycji idziemy szybciej, bo ikona Baby Meat też była na przełomie Świąta Nowego Roku. Dostaliśmy ją już dwa dni temu, więc zobaczymy, czy wcześniej przyjdą z tym Party bugiem. On na pewno może namieszać w kategorii kart specjalnych i eventowych. Na panice, na panice, kiedy może być dobieranie. Te paniki, jak wyszła ikona na kartach grywalnych, na kartach specjalnych i tak dalej, były świetne. I tylko brakowało często końców. Ja na chwilę obecną. Dalej obracam tym samym, bardzo mocno. De Jong spadł Lodim, obróciłem fajnie w momencie, kiedy było losowanie. Oczywiście, tam mocne z przygodami, kiedy powtarzali, no to tutaj się mieszało. Ludzie myślą, że te karty są dynamiczne. Nie, te karty nie są dynamiczne. Te karty już przestały być dynamiczne, i nawet jeśli tam on dalej awansuje, no to ta karta już zostaje w taki sam sposób. To samo, jeśli karta jak z Barcelony, ktoś w stylu, kto tam ma, De Jong odpadł z Ligi Mistrzów, to ta karta już się nie zmieni na Ligę Europy i tyle. Patrząc na następne dni, myślę, że będą materiały, będziemy kombinować, co by można tutaj dalej zarabiać. W chwili obecnej overally są dość wysoko, przed nami mogą być mocne wysypy, ciężko powiedzieć, co mogliby dać, żeby to fajnie podbiło, patrząc jak na przykład spieprzyli Mertensa i będziemy mniej więcej analizować temat, żeby było jakieś wejście w jakieś karty ogólne. Zobaczymy, jak się zachowają informy. Zobaczymy, jak się zachowują karty overallowe, jak się zachowują eventówki. No i mniej więcej na tych kategoriach będzie trzeba się tutaj skupić. Ale to już w kolejnych materiałach. Myślę, że jutro czy pojutrze będzie kolejny materiał i tam będziemy mogli więcej powiedzieć o ewentualnych inwestycjach, takich bezpiecznych, nie mówię tutaj o flipach, które zawsze oddają. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia, usłyszenia na kolejnym materiale. Siema.